Dnia 24 października bieżącego roku zakończyło obrady 17. Plenum Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W związku z tym zaprosiłem do studia kolegę Krzysztofa Żyto, który jest członkiem Plenum Zarządu Głównego SZSP, i kolegę Altka Księżopolskiego, który w pierwszej turze ostatniego plenum został wybrany do zespołu programowego przygotowującego materiały na trzeci zjazd SZSP. Ten zespół programowy, w kwestii wyjaśnienia, będzie opracowywał deklarację ideową, nowy statut i nowy program. Posłuchajcie, może powiedzielibyście nam parę słów o tym, co było na plenum, jak było. To znaczy, może tak, najważniejsza sprawa, która chyba wielu zainteresuje, to przede wszystkim zmiana na funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego SZSP. Zwolniliśmy na plenum Staszka Gabrielskiego, który przeszedł do pracy w Komitecie Centralnym PZPR, i wybraliśmy na czas 2 miesięcy, może już nawet niespełna, które dzielą nas od zjazdu, kolegę Tadeusza Sawica, który jest dużo młodszym kolegą, chociaż może jeszcze nie tak młodym, jakby nam to akurat się widziało. Tadek Sawic ma 29 lat, jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie imienia Marii Skłodowskiej-Curie. I dotychczas był wiceszefem naszego związku. To jest pierwsza zmiana, zmiana organizacyjna. W dalszej części plenum mogliśmy wysłuchać odpowiedzi ministra pracy, płac i spraw socjalnych na postulaty ZSP. Pani minister Mielczarek wypowiadała się, jak będą realizowane i jak już obecnie są realizowane postulaty zgłoszone do jej resortu, zgłoszone przez środowisko studenckie. Wypowiadała się na tematy właśnie zatrudnienia absolwentów, pierwszych płac, te sprawy, które interesują ludzi, którzy już widzą koniec swoich studiów i planują swoje dorosłe życie. I ostatnia i ta główna, może najbardziej merytoryczna część plenum, to sprawy programowe. Jesteśmy już w tej chwili na etapie przygotowań do trzeciego zjazdu, który, przypominam, odbędzie się w dniach 13-15 grudnia w Warszawie, i już w tej chwili przygotowuje się propozycje programowe. Trwają dyskusje w środowiskach, tę dyskusję przenosimy na forum zarządu głównego. Tam zespół programowy, w którym uczestniczy Aldek, przygotowuje materiały, te, o których już wspominałeś, żeby po prostu zjazd, który będzie trwał tylko 3 dni, miał już jakieś wypracowane i przekonsultowane z całym środowiskiem akademickim propozycje zmian, żeby te zmiany wynikały z propozycji wszystkich członków SZSP. A zmiany są naprawdę dosyć poważne. O tym chyba na pewno Aldek szerzej powie. Rozumiem, ale zanim jeszcze Aldek powie na temat zmian, wypowie się na temat zmian, chciałbym jeszcze dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przeprowadzana konsultacja ze środowiskiem. Tak. Na czym to będzie polegało? To znaczy, w ogóle parę zmian i inaczej będziemy wybierali samych delegatów na zjazd. Delegaci będą wybierani w wyborach bezpośrednich, także każdy członek SZSP na wydziale swoim będzie mógł głosować na delegatów na zjazd. I te osoby w sposób bezpośredni, wybrane przez wszystkich członków SZSP, pojadą na zjazd. To jest pierwsza zmiana, także same wybory delegatów będą przeprowadzane w sposób bezpośredni, a więc bardziej demokratyczny. A sprawa konsultacji. W tej chwili trwają dyskusje w grupach działania, trwają dyskusje na wszelkiego rodzaju plenach czy prezydiach rad wydziałowych, rad instytutowych. Sami wydaliśmy kilka materiałów pisanych jako niejako tezy do dyskusji. Takowe tezy też przygotowuje ze szczebla centralnego zarząd główny. I one też będą poddane szerokiej konsultacji, szerokiej dyskusji. Także każdy ze studentów, członków SZSP, którzy będą widzieli potrzebę zmian i wiedzieli, jak tych zmian należy dokonać, zostaną po prostu wysłuchani i ich propozycje na pewno zostaną przedyskutowane. Także mamy do początku grudnia jeszcze trochę czasu i ten czas poświęcimy przede wszystkim na dyskusję wewnątrz SZSP, na tym, jak powinien wyglądać nasz związek od strony statutu, od strony organizacyjnej, a przede wszystkim od strony programowej. Ten związek, który będzie funkcjonował już po trzecim zjeździe SZSP.
Rozumiem. No i teraz chyba pora, żeby Aldek wypowiedział się w tej kwestii. Trochę dziwna sytuacja wytworzyła się w środowisku studenckim, bowiem wszyscy oczekują na zmiany odgórnych, natomiast trudno jest uzyskać jakiekolwiek informacje od, że tak powiem, decydentów oddolnych, czyli od samego środowiska. Wytworzyła się sytuacja następująca, że istnieje organizacja druga już w środowisku, niezależne zrzeszenie studentów, które stawia hasła niezależności, samodzielności, demokracji ateńskiej, nie bardzo wiedząc pewnie, co to znaczy. W każdym razie ono prowadzi, że tak powiem, tą propagandę oddolną, albo przynajmniej się to tak nazywa. Jeżeli chodzi o nas samych, otóż istnieje dyskusja, która w naszym środowisku została zapoczątkowana w Pinokio, która trwa w grupach, trwa między ludźmi w akademikach i z tej dyskusji na pewno dużo zyskujemy. Natomiast problem następny to jest problem skonkretyzowania pewnych spraw na gruncie już ogólnokrajowym, czyli na gruncie istnienia wszystkich organizacji SZSP, wszystkich organizacji uczelnianych. Do tego został powołany zespół programowy. Tam ludzie, którzy wydaje się powinni być kompetentni, pewne próby konkretyzowania tych zagadnień podejmują. Są to w większości studenci z różnych uczelni i technicznych, i uniwersyteckich, i oni wypowiadają się tam w kwestiach zasadniczych dla naszego związku. Powstał w ten sposób materiał pod tytułem Problemy do dyskusji ZSP. Projektów w sumie już było 10 i sądzę, że ten 10 projekt w najbliższym czasie uda nam się powiedzieć i przekazać na wszystkie wydziały, tak aby każdy z członków ZSP mógł się z tym zapoznać, wyrazić swoją opinię na ten temat. Otóż co obejmuje ten materiał? Obejmuje następujące sprawy. Same problemy ZSP i potwierdzenie pewnej deklaracji, która została podjęta na plenum 16 w Uniejowie. W dalszym ciągu domagamy się od władz i instytucji politycznych i administracyjnych krajów dokonania wszechstronnej analizy przyczyn kryzysu politycznego. My jako organizacja studencka, w zasadzie w tym wypadku jako zespół programowy tej organizacji, w dalszym ciągu nie widzimy żadnej linii programowej wyprowadzenia kraju z chaosu, w którym się znajdujemy. W związku z tym jest to nadrzędna sprawa, która przyświecała pracą zespołu programowego. Druga sprawa to jest analiza kryzysu. I tu chciałbym wymienić jedną przyczynę, która w zasadzie implikuje wszelkie następujące przyczyny. Jest to zasadniczą przyczyną obecnego kryzysu są błędy w polityce społecznej, gospodarczej, popełniane przez partię, a przede wszystkim przez jej kierownictwo. Chodzi o to, że ta przyczyna implikuje następne. I następne przyczyny, których należałoby powiedzieć, są to przyczyny wewnątrzorganizacyjne dotyczące funkcjonowania naszej organizacji i spadku autorytetu tej organizacji. Wymieniono na obradach zespołu problemowego 5 takich przyczyn, które moim zdaniem w pełni oddają sytuację na dzień dzisiejszy. To znaczy sytuację, która spowodowała, że ZSP znalazło się w takiej, a nie innej sytuacji. Budowanie autorytetu ZSP na bazie autorytetu partii. Częsta uległość kierownictwa ZSP wobec władz politycznych. Szczególnie tutaj odnosi się to do instancji wyższych, zarządów wojewódzkich, zarządów głównych. Zanik, osłabienie, a często zanik autentycznej demokracji wyrażającej się w stosowaniu wszelkiego rodzaju kluczy w sprawach kadrowych. Szczególnie to dotyczy również zarządu głównego. To szczególnie było podnoszone przez członków zespołu programowego. Nadmierna centralizacja decyzji programowych. Osłabienie zasady kolegialnego podejmowania decyzji, przewaga decyzji gabinetowych nad podejmowanymi przez instancje plenarne. Krótko mówiąc, osłabienie znaczenia instancji plenarnej na wszystkich szczeblach działalności ZSP. Te sprawy widzimy, wszyscy powinno się zmienić, zresztą życie samo weryfikuje i środowisko również. Inne ważne sprawy, które były podejmowane, to konkretyzacja działalności ZSP. Otóż jaką organizacją chcemy być? I tu w sposób dosyć jednoznaczny zespół programowy wypowiedział się, że chcemy być organizacją samodzielną, polityczną, socjalistyczną Polskiej Młodzieży Akademickiej. Otóż te nazwy implikują w następującej kolejności określenie tych pojęć. Co to znaczy organizacja samodzielna, co to znaczy organizacja polityczna, tego bym nie chciał tłumaczyć, powiem, pojęcia te powinny być dosyć dobrze znane z podstaw nauk politycznych. Natomiast w dwóch kwestiach, które zresztą stanowiła klub programu, chciałbym się wypowiedzieć. Co to znaczy organizacja, która uznaje ideowo przywództwo PZPR, a w zasadzie jak to zostało sformułowane? Otóż zaistniały 3 propozycje formułowania stosunku naszego do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Propozycja pierwsza, którą zresztą również i TKZ uwzględnia, jest to sformułowanie tego stosunku na gruncie odpowiedniego paragrafu Konstytucji PRL.
z tym, że uznając się za organizację polityczną, uważaliśmy, że powinniśmy głębiej w problem sięgnąć i zacząć, że tak powiem, od realiów. W związku z tym padła druga propozycja, by zawrzeć następujący zapis w statucie. Jesteśmy organizacją uznającą kierowniczą rolę PZPR w budowie socjalizmu w Polsce. Jako wyraziciele studenckich interesów chcemy być partnerem w wypracowywaniu i realizacji programu PZPR, a nie, jak to często bywało, jedynie wyrazicielem opinii partii wśród studentów. Partnerstwo PZPR i EZSP rozumiemy jako inspirację ideową i prosiłbym nie mylić to z ideologiczną, a nie dyrektywno-administracyjne sterowanie poszczególnymi instancjami organizacji. W tym sformułowaniu zresztą kryje się pewna sugestia, że stawiamy EZSP w roli prężnej organizacji politycznej, a można by to nawet rozumieć w roli jakiejś partii politycznej, bowiem sformułowanie zostało zawarte następujące. Partnerstwo między PZPR i EZSP. Sprawa kolejna to jest sprawa otwartości światopoglądowej. Fakty już same mówią za siebie, że nie może istnieć jedynie organizacja zamknięta sama w sobie w środowisku akademickim. Jest to dosyć specyficzne środowisko i dlatego uważamy, że w tworzeniu wartości socjalizmu mogą brać udział ludzie niezależni od swoich postaw światopoglądowych, ludzie akceptujący socjalistyczne ideały społeczne. Chcemy, aby ZSP była organizacją otwartą wobec osób o różnych światopoglądach, wierzących i niewierzących, by toczyła się tu pluralistyczna dyskusja w zasadniczych dla środowiska studenckiego kwestiach politycznych, społecznych i egzystencjalnych. W tym celu również jest konieczne stworzenie specjalnych form dla prowadzenia takowej dyskusji. Cały materiał zawiera 14 stron, obejmuje sprawy funkcjonowania organizacji, dostosowania struktur do nowej sytuacji, nowego pojęcia masowości tej organizacji i sądzę, że może być w tej chwili dobrą bazą do dyskusji w środowisku akademickim. Rozumiem, że w skład zespołu programowego wchodzą przedstawiciele różnych środowisk akademickich, tak? Tak, w większości są to przedstawiciele środowisk najbardziej, że tak powiem, prężnych, to znaczy środowisk, w których istnieje dużo uczelni. Ze środowiska szczecińskiego jestem niestety ja sam, natomiast 3 osoby są ze środowiska gdańskiego, 2 osoby są ze środowiska krakowskiego, reprezentowane jest również środowisko wrocławskie, warszawskie. Słowem można powiedzieć te najprężniejsze środowiska, które na bieżąco pracują w organizowaniu ruchu akademickiego. Powiedziałeś, że tylko ty jeden jesteś reprezentantem środowiska szczecińskiego. Czy to oznacza, że nie jesteśmy w pełni prężni? Że jesteśmy za mało aktywni, a może byśmy zastanowili się nad tym, co zrobić, żebyśmy się uaktywnili. Istotnie jest jako środowisko oczywiście. Istotnie jest to problem, choć nie chciałbym tutaj, by zawarte zostało stwierdzenie, że ja jeden nadaję się do reprezentowania tego środowiska w zespole programowym. Wręcz można powiedzieć, że jestem jedną z osób. Nie o to mi chodziło. Tak. Rozumiesz, chodziło mi o to, że z innych środowisk, na przykład z Gdańska, powiedziałeś, że w pracach zespołu bierze udział 3 osoby, a od nas tylko jedna. Wynika to tylko i wyłącznie z wielkości środowiska i z reprezentacji tego środowiska w plenum zarządu głównego. Natomiast może nie jest ważne, ile osób reprezentuje środowisko, bowiem całe środowisko akademickie w Polsce ma poglądy tak czy inaczej sprecyzowane w jednym kierunku. Także chodzi tutaj tylko i wyłącznie o sformułowanie na piśmie tych poglądów i przekazanie ich pod obrady plenum zarządu głównego, co zresztą zostało już uczynione, a nie o przetargi w tych poglądach, dlatego że pewne sprawy zostały już dosyć ostro przeżycie zweryfikowane i w zasadzie już ustawione w sposób ewidentny dla nas samych. Myślę, że jedną ze jakichś takich czynników, na podstawie których można stwierdzić aktywności środowiska w obecnej chwili, jest oczywiście nasz udział w wyborach do Senatu. Jak tutaj to przebiega? Tak, tylko że może akurat wybory do Senatu to jest inna forma, bo jest to forma wyborów niejako samorządowych, a w tej chwili, o czym mówiliśmy do tej pory, jest to dyskusja wewnątrz samej naszej organizacji, wewnątrz SZSP. No, oczywiście. I tutaj chciałbym tylko parę słów jeszcze w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi, jak sprawa wygląda na wydziale. To znaczy tutaj chyba każdy z nas, który słucha tego programu, a zapoznał się z tymi materiałami po raz pierwszy, widzi, jak daleko idące są proponowane zmiany. W tej chwili i zmiany co do statutu, co do programu. Są to zmiany znaczące, które na pewno przemodelują nasz związek. Dlatego też nasza decyzja plenum Rady Uczelnianej była taka, że w tej chwili, żeby nie przeprowadzać wyborów
do rad wydziałowych i rad instytutowych SZSP oraz do rady uczelnianej. Stoimy na stanowisku takim, że należy najpierw dokonać zmian statutowych, zmian ordynacji wyborczej w kierunku demokratyzacji życia wewnątrzorganizacyjnego, a dopiero już gdy będziemy mieli nowe przepisy organizacyjne, nowe przepisy statutowe, dokonamy już bardziej demokratycznych wyborów do rad wydziałowych, rad instytutowych SZSP i do rady uczelnianej. W tej chwili po prostu uważamy, że przeciętnemu, statystycznemu członkowi SZSP nie może on dokonywać rzeczywistego, racjonalnego wyboru nawet, czy się opowiada za takową organizacją, czy nie. Sytuacja w środowisku jest bardzo dynamiczna. Powstało, jak tu już mówimy, każdy sobie zdaje sprawę, powstają nowe organizacje. TKZ, NZS ogłasza się, co prawda ma swój już statut, nie ma jeszcze chyba jednak określonego dokładnie programu. Koledzy nie zawsze do końca wiedzą, czego będą chcieli. Nie, no podejrzewam, że wiedzą i dopracują. Ale nie ogłaszałem jeszcze tego. SZSP ogłasza propozycję zmian. Ja już i tutaj sobie możemy szczerze powiedzieć, słyszałem różne głosy niewiary w to, że te zmiany, które my proponujemy, zostaną dokonane. Słyszałem nawet taką wypowiedź, że partia nie pozwoli wam dokonania takowych zmian w statucie SZSP. Stoimy na stanowisku takim, że tych zmian dokonamy, nawet jeżeli by to miało bardzo przemodelować nasz związek, ale jeżeli istnieje taka potrzeba samych członków SZSP, to takie zmiany zostaną dokonane i dopiero po trzecim zjeździe będziemy chcieli dokładnie zweryfikować stan liczbowy członków SZSP. Po prostu, żeby po dokonaniu zmian, gdy sytuacja w naszym związku się ustabilizuje, koledzy, którzy w tej chwili są w SZSP, ci, którzy jeszcze się przyglądają, zwłaszcza koledzy z lat pierwszych, żeby się opowiedzieli w sposób dokładny. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy jest nas 70%, czy tylko 30%, czy może jeszcze mniej. W każdym bądź razie uważam, że te sprawy zostaną załatwione po zjeździe na naszej uczelni. Tak. A i wracając może do wyborów do Senatu. Tak, tak, ale zanim wrócimy do wyborów do Senatu, skoro już zaczęliśmy szczerze rozmawiać, chciałbym zadać jedno takie może bardzo szczere pytanie. Dlaczego te zmian dokonuje się dopiero teraz? Czy nie było możliwości dokonać ich wcześniej? Czy to jest po prostu fala, nowa moda, czy co takiego? A faktycznie, pewnie to wynika trochę i z fali, i nowej mody. Otóż trzeba się przyjrzeć, jaki był stosunek całego społeczeństwa do istniejącej sytuacji. Ten stosunek zarysował się również i w wydarzeniach sierpniowych, i w wydarzeniach wrześniowych. Przedtem specjalnie wąskie kręgi tylko mówiły o zmianach. Zresztą te kręgi w naszym społeczeństwie były niespecjalnie również i traktowane. Oczywiście istnieje konieczność zmian. SZSP znajduje się w takiej sytuacji, że zmian tych może dokonać tylko i wyłącznie zjazd. Proponowaliśmy, by był to zjazd nadzwyczajny, bowiem nie czarujmy się, ale studentom chodzi tylko i wyłącznie o zapisy dwóch punktów. Zapis ustosunkowanie się do ideowego przewodnictwa partii oraz zapis odnośny otwartości światopoglądowej. W związku z tym zmiana tych dwóch punktów pozwoliłaby na zupełnie inną pracę. W związku z tym, że propozycja środowiska szczecińskiego, a nie tylko i środowiska szczecińskiego, nie została przez całe plenum przyjęte, by zorganizować pod koniec października zjazd nadzwyczajny poświęcony sprawom statutowym i organizacyjnym, przygotowujemy się w tej chwili w sposób merytoryczny do zjazdu, by tam zaprezentować nasze zdanie. Jedno ze zdań zostało również zaprezentowane w ulotce Rady Uczelnianej, gdzie zresztą pracuje zespół redakcyjny, który pewne sprawy programowe, tak jak na bazie Zarządu Głównego podejmowane są tam przez zespół programowy, tak u nas w Radzie Uczelnianej przez zespół redakcyjny, zaproponował stwierdzenie odnośnie kierowniczej roli partii następujące. By uznać, znaczy SZSP uznaje przywódczą rolę klasy robotniczej przez jej politycznego reprezentanta PZPR w budowie socjalizmu w Polsce. Na ile to zmienia? Zmienia to w ten sposób, że kierownicza rola partii nie jest rozumiana jako dogmat. To znaczy jest to, partia jest, o ile jest reprezentantem klasy robotniczej, to może być rozumiana jej kierownicza rola. W momencie, kiedy jakakolwiek partia nie jest reprezentantem klasy rządzącej, wiodącej w społeczeństwie, od razu staje się partią niekierowniczą. To znaczy jej głos nie jest adekwatny w stosunku do żądań klasy. Zresztą sytuacja, historia uczy nas pewnych. Klasa robotnicza nie raz już udowodniła, że istnieją wypaczenia w samej partii. Zresztą, a że sama jest tą przywódczą siłą. Zresztą stosunek plenum Zarządu Głównego co do sytuacji mówi wyraźnie, że chodzi tu o wypaczenia poczynione w polityce gospodarczej, społecznej partii i przede wszystkim kierownictwa.
Zresztą niemały orzech do zgryzienia sama partia w tej chwili posiada, by wyjść z tego w sposób jakiś normalny i unormalizować sytuację. Rozumiem. I może na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy zdałbyś, Krzysiu, relacje z toczących się tak. wyborów do Senatu. To znaczy jest dzisiaj wtorek i stan na wtorek przede wszystkim. Tak, odbyły się wybory do Senatu już i zakończyły się w Instytucie Okrętowym, gdzie w pierwszej turze wyborów wzięło udział z jeszcze już praktycznie oficjalnych wyników 66% studentów. A w tej chwili trwają wybory na Wydziale Elektrycznym, Instytucie Budowy Maszyn, Wydziale Technologii Inżynierii Chemicznej. Środa, czwartek będzie i piątek będzie poświęcona na wybory na Wydziałach Budownictwa i Architektury oraz Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu oraz Instytucie Ekonomiki Transportu. Z tym, że tu chciałbym jeszcze jedną informację podać, że może one zostaną, te wybory, jeszcze przesunięte na najbliższy tydzień. Z jakiego względu? Że po prostu jutro na kolegium rektorskim chciałbym postulować taką sprawę, żeby jednak piątek był dniem wolnym od zajęć. Z wiadomych względów wszyscy chcemy pojechać do domów. Niektórzy mają daleko, także postulat Rady Uczelnianej SZSP będzie taki, żeby piątek był dniem rektorskim, a w związku z czym te wybory do Senatu by były przesunięte na następny tydzień. Ale w każdym razie jeden instytut zakończył, trzy w tej chwili prowadzą, a trzy następne przygotowują się. Jest sytuacja, że próba bojkotu, to znaczy koledzy z TKZ-u nie chcą brać udziału w wyborach do Senatu. Swoje stanowisko przedstawiliśmy w dwóch materiałach pisanych i uważam, że jednak powinniśmy już w tej chwili wejść do Senatu, tym bardziej, że Senat dostał duże kompetencje, w każdym razie zwiększone i nie jest to ten Senat, który obradował jeszcze w czerwcu przed wakacjami, że te posiedzenia Senatu, które się rozpoczną w tej chwili w listopadzie, już to będą inne Senaty, chociaż nie o taki Senat też jeszcze walczymy. Uważamy, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym powinna dać jeszcze większe kompetencje Senatowi, z tym, że minister sam jest przekonany o potrzebie tych zmian, ale w tej chwili niejako ma związane ręce przez starą ustawę, którą należy zmienić. Z tym, że zdajemy sobie sprawę, że nowa ustawa wejdzie na pewno w przyszłym roku, może w połowie. Także nie wiem, czy ten rok akademicki jeszcze będzie funkcjonował już z nową ustawą. Może się okazać, że wejdzie ona dopiero od przyszłego roku akademickiego, a decyzje będą już w tej chwili podejmowane przez Senat. Decyzje dotyczące nas, studentów i całej szkoły wyższej. Także my chcemy przyjąć zasadę taką, żeby żadne decyzje w sprawach uczelni, w sprawach studenckich nie były podejmowane bez naszego licznego udziału. I w tej chwili dlatego chcemy wejść do Senatu już teraz i wykorzystać nasze uczestnictwo w Senacie do zmiany funkcjonowania tego Senatu. Jeżeli będziemy stanowić dużą grupę, to znaczy grupę w tej chwili 1/4, może nasz głos się w sposób znaczny liczyć w posiedzeniu tego najwyższego organu szkoły. Jeszcze w kwestii formalnej, ilu studentów musi wziąć udział w wyborach, żeby one były prawomocne? To znaczy, w tym momencie nie mamy tego sprecyzowane, ale rozumiem, że musi to być reprezentacja liczna. Nie ustaliliśmy tego, czy to ma być 50%, czy 60%, czy 20%. W każdym bądź razie większość po prostu. Będzie to, rozumiem wtedy, jeżeli by to naprawdę była bardzo mała liczba, to by się trzeba zastanowić nad sensem tego, czy te osoby, które zostały wybrane, mogą reprezentować studentów. Ale może zaistnieć sytuacja, że wejdą na zasadzie takiej, że reprezentują pewną grupę studentów. I zresztą chcemy jako grupa, która już by brała udział, zaprezentować swoje zdanie na pierwszym posiedzeniu Senatu ze zwiększoną liczbą studentów, że jako studenci nie zgadzamy się jeszcze z taką formą, jaka w tej chwili istnieje Senatu, ale wykorzystujemy tą szansę, którą już nam w tej chwili dano i będziemy ją wykorzystywać. Mimo tego będziemy wszystkie siły i wszystkie swoje możliwości wykorzystywać, żeby doprowadzić do takiej formy Senatu, do takiej działalności, która jest dla nas najlepsza. I już naprawdę na zakończenie ostatnie pytanie. Czy rozpoczęła już rozmowy Komisja Mieszana? Niestety jeszcze nie rozpoczęła. Pracujemy nad projektem parlamentu. Nasz projekt jest opracowywany. Chcemy go poddać w tej chwili dyskusji wśród studentów. Rozumiem. Dziękuję wam za
przybycie do studia i rozmowy.